Opel Signum, Vectra C, silnik 3 litry, diesel 3.0 V6 CDTi 177 koni. Będziemy próbować się dostać do pompy wtryskowej, która jest mniej więcej gdzieś tam sobie na dole, aby wymienić tak zwane zaworki SCV, które są tu do wymiany. Od czego zaczynamy? Najpierw trzeba odłączyć akumulator, tak jak ja tu zrobiłem. Zdjąć, akurat jest tu już zdjęta ta cała osłona plastikowa, no i będziemy działać. Osłona jest tutaj, tak wygląda, nawet jest odwrotnie, o tak powinna być, nic prostszego, jedna, druga, trzecia, czwarta śrubka, czwarta gdzieś tu wyleciała, zaraz się znajdzie, wszystko na tak zwany Torx. No i teraz idziemy do odkręcania wszystkich tych podzespołów. Może zaczniemy od odkręcenia tego przewodu. Później może tej listwy. Coś co trzeba będzie podkręcać. Nie wiem, pierwszy raz to robię. Myślę, że się uda. Jak w tej chwili odłączyłem ten przewód, tu wszystko trzeba sobie zapisywać, nie wiem, nagrywać, żeby się nie pomylić. Odpiąłem tutaj rurkę, tu jest ten cyban, co staje. O, tu odkręciłem. I teraz tak, tutaj jest śruba, czyli śruba. Tu jest śruba. Tu jest nakrętka. I tu jest nakrętka. I tu jest cyban, który już to, o, to zaraz wyjdzie. Już wychodzi. Ja to w tej chwili zaraz zdejmę. To coś. Tu sobie położyłem śruby. Zaraz to gdzieś zaniosę do bagażnika. Wszystko trzeba znaczyć, opisywać, żeby potem to wszystko złożyć. Bo złożyć, trzeba złożyć, ale żeby złożyć. No to idę to sobie teraz gdzieś położyć. Teraz dalej. Tu są jakieś takie przewody. Tu są gumki. Ja te gumki już zsunąłem. Stąd. Teraz idziemy dalej. Teraz będę musiał odkręcić te śruby. Tą śrubę. Znaczy tą śrubę i tą śrubę. Tutaj na dole też jest przewód taki gumowy. Z tej rurki. Ja go tutaj ściągnąłem. I tu idzie do turbo. Też go ściągnąłem. Tu jeszcze trzeba wypiąć. O. To jest. O, i teraz jak odkręcę to i to, to powinien się te przewody zdjąć. Ja zaraz to zrobię. No i jak widać, już tutaj tego nie ma, zostało odkręcone. Położyłem sobie tę rurkę tutaj do bagażnika, żeby wszystko sobie elegancko ułożyć. No i teraz trzeba pomyśleć, co tu dalej odkręcić. Zaraz pomyślę i dam znać. A no tutaj idzie taki przewód. On był tutaj do tej końcówki. Ja to zdjąłem. Trzeba nacisnąć, to jest na taką szybką złączkę. Idzie, idzie tu, idzie, idzie tu, tu, tu. I tu to samo. Tutaj jak to rozpiąłem, zaczęło syczeć. To jest jakiś podciśnieniowy przewód. No i on jest jeszcze tutaj był włożony, o, w taką taki jakby prowadnicę, idzie sobie tu, jeszcze tu jest, tu go stąd trzeba wyjąć. Oż ty. No i jest wyjęty, na tym przewodzie się taki zaworek znajduje jednokierunkowy, to jest coś od powietrza. No i o, przewodzik wyjęty. Idę sobie tutaj, to gdzieś na razie niech sobie będzie, o może tak. Kiedy go odłożyć, będziemy myśleć, co dalej. Teraz postanowiłem odkręcić to. I to jest tak, tą śrubkę to jest 12. I tu są takie dwie, już się poluzowałem, to się rusza. I jak to podniosę do góry, to wtedy odłączę te kostki. Nie wiem, co to jest, jakiś sterownik pewnie od skrzyni. Tak mi się wydaje, ale postaram się to zdjąć.
No i potem będziemy myśleć dalej. Jest tego od cholery tutaj, żeby się do tego wszystkiego dostać. No ale cóż, trzeba robić. Jeszcze zapomniałem dodać, że tu jest masa. O, przewód masowy tutaj. Jego trzeba odkręcić też. Ten przewód masowy. Tu jeszcze jest jakiś przewód, ale to chyba trzy. Nie, tylko ten. Ok, w porządku. Ten przewód trzeba odkręcić jeszcze. Udało się zdjąć. O. Słuchajcie, tu, żeby nie pomylić tych przewodów. Tu jeszcze jedna śruba była. O, zapomniałem o niej, nie chciało się wyjąć. Tu ją odkręciłem. To są nad klucz dwunastki. Te śruby są tutaj. Te przewodziki, tak jak widać, ten jest taki jaśniejszy, szary, to jest od szoferki, a ten ciemniejszy tutaj od przodu samochodu. Zawór EGR. Dzień dobry. Także będę kombinował dalej, co tu robić. Zastanawiam się, co tu dalej zrobić, ale wydaje mi się, że pozdejmuję te przewody. Tu są jakieś podciśnieniowe przewody, bo tak sobie tutaj idą. No i tu już jak się to wszystko zdejmie, niby tego tutaj dużo nie ma, ale trzeba to już pozaznaczać. Jakoś, nie wiem, izolacją, tutaj sobie nakręcić. Ja to pozdejmuję. Tu tak to wygląda. O, one sobie idą w ten sposób. Tu gdzieś ten idzie, zakręca, wchodzi tutaj. A ten znowu idzie, wchodzi tutaj. Tu znowu jakiś wychodzi, idzie gdzieś. Aha, gdzieś tam. No jest tego, kurczę, od cholery. Trzeba to zjąć, jakoś nakręcić izolację i sobie jakoś pozaznaczać. Tu na przykład izolację napisać A1, na tym też A1, tu A1, tu, znaczy A2, tu A2, no coś trzeba pokombinować. Ja to po sobie porobię i będziemy myśleć, co dalej. O, tu nawet blaszka jest. No i dalej będziemy kombinować. Tu jest jeszcze taka listwa. Ja tu chciałem zdjąć, ale może tego nie będę zdejmował. Może to nie jest konieczne to zdjąć. Najważniejsze, żeby teraz zdjąć ten cały kolektor dolotowy. Żeby go zdjąć, to tu widzę jeszcze jest jakiś przewód od Borygo, który tutaj sobie idzie. No, tu coś porzewiało. Ojej. Idzie sobie tutaj, tutaj. Jego na pewno trzeba odłączyć. Tu nie widzę innej opcji. Jakoś go tu trzeba odłączyć. Ale jak? Coś się zaraz wymyśli. Nie no, ten przewód na pewno trzeba odłączyć. Czyli tutaj musimy odłączyć. Tutaj. I tutaj. Odkręcić tą listwę od tego kolektora i potem jakoś spróbować zdjąć ten kolektor. Teraz będziemy działać dalej. Postaram się to teraz zrobić. Jeszcze zerkniemy na ten przewód. Trzeba będzie podłączać tutaj. Czyli zajmujemy się teraz tym przewodem od Borygo, od płynu chłodzącego. Słuchajcie, rurka została zdemontowana. Tutaj sobie oznaczyłem takim X-em, plusem. O, tutaj te dwie. To też poluzowałem. Od razu tu wkręciłem sobie śrubki. Znaczy ja je wykręciłem i wkręciłem na miejsce, żeby potem ich nie pogubić. To wyszło z tego. Może nie będę zaznaczał, bo to będzie wiadomo. No i tą odstawimy na miejsce. Tą rurkę, no i zaraz będzie trzeba pewnie coś tu podkręcać. Zaraz pomyślimy, żeby było dobrze. No dobra, to działamy dalej. Idę to. Teraz chyba odkręcę tą śrubę od kolektora. Tutaj widzę jakieś mocowanie już jest ukruszone, przepalone. To jakieś nie wiem, co to jest. To po prostu wyjmiemy to. Później się na izolację zrobi, będzie dobrze. Odkręcę tą śrubę. Ona tu trzyma te przewody, to odkręcę. I potem
będę chciał odkręcić to. To urządzenie, które też nie wiem co to jest, ale nieważne. No i jak to odkręcę i to, to później pomyślimy. Aha, trzeba będzie ten czujnik odłączyć. Tutaj odłączymy czujnik, jakiś tam czujnik. Nie wiem co to za czujnik. Tutaj od zaworu EGR trzeba będzie to odkręcić, tą rurkę na pewno. No i co tu jeszcze trzeba będzie zrobić? No i chyba powinien nam ten kolektor później zejść. No nie wiem, zobaczymy co my tu mamy, chociaż może tego nie będę odkręcał, bo to jest, widzę, jakoś przykręcone do kolektora. Tylko odłączę ten przewód, o ten, tu jest taki i tu jest taki sam na dole, na złączki, tutaj. Dwa trzeba jakieś oznaczyć, koniecznie, który jest na dole, a który na górze. Żeby się nie pomylić, może się nie da pomylić, bo może one inaczej jakieś wchodzą. Ale trzeba to będzie zrobić. No i potem zobaczymy, trzeba będzie zdjąć ten kolektor. Może już tam zejdzie. No dobra, biorę się do roboty. Jeszcze zauważyłem, tutaj taka śrubka jest. O, też trzeba to odkręcić. Chociaż nie, ona na razie nie, bo tu kolektor idzie do tego. Na razie ją zostawimy. Czyli wróć, to zostawiamy. Dobra, działam dalej. No dobra, wszystko to już chyba odkręciłem. Odkręciłem tu dwie śrubki od tego EGR-a, uszczelkę wyjąłem. Jest tutaj. No i teraz będę próbował te śruby odkręcać. Raz, dwa. Gdzie one tutaj są jeszcze? Tu jest trzecia. Tu nic nie widać. Tu pewnie czwarta. Piąta i szósta. No i tam nie wiem co dalej będzie. Na razie zdejmiemy to. Zobaczymy co dalej. No, no dobra. Działamy. Tak dla przypomnienia, ten przewód, oto on idzie sobie pod spodem, pod tym kolektorem i z tej strony. Tak chciałem to tutaj uwiecznić. Kolektor zdjąłem. Został zdjęty. Główny, ale tu są jeszcze dwa małe, o, jeden i tam drugi. Od cholery jeszcze roboty. I teraz słuchajcie, tu jest zawór EGR, który, jak wiecie, spaliny jeszcze raz wpuszcza, że tak powiem, do kolektora dolotowego. I te spaliny jeszcze raz się spalają. I właśnie tutaj jest wlot od zaworu EGR. No i teraz, moi mili, nie wiem czy tu widać, ale tutaj jest w środku, tu nie widać i tu jest straszny syf. To trzeba wszystko, oczywiście w miarę możliwości, no tam do, nie rozetniemy tego kolektora diaksem i go tam nie wyczyścimy, ale tu to wszystko trzeba porozkręcać, to wszystko wyskrobać, ten syf jakoś śrubokrętem, żeby tego nie było. Na tym właśnie polega czyszczenie mniej więcej EGR-a. No ale to już w międzyczasie. I ten zawór EGR, jak wyjmiemy, jeszcze długa droga do niego, on jest tutaj. Też trzeba będzie wszystko wyczyścić. Także jeszcze od cholery jest roboty. Ojej, no cóż, no, trzeba się brać za roboty i robić. Nie wiem co dalej, zaraz pomyślę, na razie nic mi do głowy nie wpada. Słuchajcie, te nakrętki, ja sobie ponakręcałem tutaj z powrotem, sobie nakręciłem, o tu i tu i tu. Teraz co dalej, tu trzeba jakieś szmaty powkładać, bo jak nam taka śrubka wpadnie, dostanie się do silnika, no to katastrofa. Także ja teraz sobie pójdę chyba do domku, wezmę jakieś szmaty i tutaj nawpycham tego wszystkiego, bo bez tego to się nie da nic tu zrobić. No i teraz co, no, trzeba na pewno te przewody tu podkręcać paliwowe jakoś, wyjąć to wszystko. No
i dostała się dalej do pompy. No dobra, idę po coś tutaj, jakąś szmatę, żeby tutaj powkładać, bo to tak przecież nie może być. Nie może nam tam nic spaść. Dobra, słuchajcie, zatkałem to tutaj. Odłączamy od zaworu EGR całą instalację. Iść na bok, tu już nie będę znaczył, bo wiadomo. Nie wiem co dalej, muszę teraz pomyśleć. Prawdopodobnie trzeba będzie podkręcać te śrubki od tych przewodów. No i te przewody na pewno też. Nie wiem czy to w ogóle zapali po tych wszystkich działaniach. Dobra, odkręcimy tą śrubkę. No i tą, co mówiłem wtedy. Te dwie na razie. No dobra, odkręciłem tu nakrętkę, tam sobie zaznaczyłem, napisałem, że to kolektor przód. Tu też odkręciłem, napisałem, że kolektor przód, lewa strona. Teraz wydaje mi się, tą blaszkę trzeba zdjąć, co łączy turbo, tutaj jest przykręcone, no bo kolektory nam nie zejdą, jeśli będzie ta blaszka. Czyli tu są dwie śruby, tu jakieś są, tam z tyłu jest. O, śrubka tutaj. No i wtedy ona nam powinna zejść. No i teraz to właśnie zrobię. Później pewnie to trzeba będzie. No zaraz, powoli, powoli. Najpierw to robimy, tą blaszkę staram się zdjąć. Roboty od cholery. I teraz jeszcze sobie wyobraźcie, że te kolektory też trzeba będzie wyczyścić. Ten drugi też wyskrobać. Cały zawór EGR. To w sumie i dobrze, bo przy okazji wymiany tych zaworków SCV zrobimy czyszczenie EGR-a, bo ten EGR prędzej czy później to on się po prostu zatka, bo tam jest taki nagar, tego tak na kamerze nie widać, ale tam po prostu wygląda jakby to jakieś góry tam wyrosły, jakiś obcy by tam wyrósł, tyle jest tego syfu na tym głównym kolektorze, czyli tym co zdjąłem, no i na tych będzie to samo. Przez ten właśnie zawór EGR, który się tutaj otwiera i do tego kolektora głównego nam z powrotem spaliny wprowadza, które się nie spaliły. No to jest taka, to jest właśnie taki, jakby to powiedzieć, tryb ekologiczny, no, żeby samochód mniej syfu wydał do środowiska. No dobra, skupmy się na tym, odkręcamy powoli to. Czyli tą osłonę. No i blaszka została zdjęta. Słuchajcie, tutaj te dwie śruby, żeby je wyjąć, to trochę odjąłem tą blaszkę od turbo, bo nie chciało mi się teraz tych śrub odkręcać, tamtych, bez sensu, bo one nie chciały wyjść. Potem się to przygnie i nic nie będzie widać. Także nie ma problemu. Co nam tu się ukazało? Zawór EGR nam się ukazał. O, tu gdzieś tam sobie idzie. Pewnie to też trzeba będzie wszystko odkręcić. Te dwie śrubki. No tak, no cóż. No dobra, teraz pomyślimy, co to dalej robić. I będziemy działać dalej. Tak wygląda blaszka. Oczywiście te śruby, o tutaj te śrubę tą z tyłu, czyli tą, wszystko powsadzałem na miejsce, żeby potem było łatwiej to wszystko zrobić. Tak w tej chwili wygląda ten silnik. Rozbieramy dalej. Zaraz coś pomyślę, co teraz zrobić na spokojnie. No i dalsza część tej całej naprawy. Odkręciłem tutaj, tak jak mówiłem, te dwie śrubki przy tym EGR-ze. No on teraz wyjść nam nie chce. No i teraz najwyższy czas zabrać się za odkręcanie tych przewodów od paliwa, żeby to wszystko tu zdjąć i dostać się do tych kolektorów. Tu jest taki przewód, o tutaj, o tu dokładnie. Myślę, że najpierw jego trzeba odkręcić. Później
poodkręcać te wszystkie trzy przewody, sześć, wyjąć ten sprzęt, co tutaj mamy, tą część, nawet nie wiem, jak ona się nazywa. No i tak ja też zrobię, czyli najpierw tamtą odkręcam, potem te sześć przewodów, później chyba te śruby tutaj, tu jest jeszcze jedna. O, no i trzeba będzie to wyjąć, a potem kolektory odkręcać. Czyli ja spróbuję teraz podkręcać te śruby i zobaczymy to dalej. Ta śruba tutaj, co przed chwilą o niej mówiłem, o tu, została to odkręcona, tu już jest luźne. Teraz zwróćcie uwagę, że to jest taka podkładka, ona ma być założona tak jak teraz, czyli inaczej mówiąc, tu wchodzi śruba, a tutaj to takie łączenie ma być pod tą śrubą. Czyli o tak jak teraz, tu wchodzi śruba, a to takie wybrzuszenie jest pod śrubą. Czyli o tak, tylko że to z drugiej strony. Trzeba wszystko sobie poznaczyć, żeby nie pogubić. Odkręcamy dalej. Zdemontowałem teraz, tutaj jest takie mocowanie przewodów, co trzymam w ręku. I to mocowanie było założone tu, na tych dwóch przewodach. Tu widać jeszcze jest taka czystsza ten metal. Tu jest podkręcane, teraz muszę się dostać, odchylić te przewody, żeby do tego się dostać. Ten przewód odkręcić. No i później te śruby. Także działam dalej. Następna sprawa. Zobacz, tu jest taki przewód. O. On jest przykręcony tutaj. Pod spodem, jak już to odkręciłem. I tutaj do takiego jakby dwójnika, trójnika. Ja go muszę tutaj odkręcić. Odkręciłem i teraz postaram się go wyjąć, bo inaczej to się nie da rady tutaj. Z tym wszystkim. O, nie jestem przewodzik. Tu trzeba sobie gdzieś położyć to. Na razie odłożymy go do bagażnika, bo inaczej by nam nie wyszło by nam to wszystko. Przypuszczam, że jeszcze ten trzeba będzie tutaj odkręcić, ale to później. Dobra, działamy dalej. No i dalej. Udało mi się to odkręcić. Tu jest taki kabelek. Trzeba ten kabelek odłączyć, zaznaczyć sobie. Widoczny jest zawór EGR. Ja teraz odłączę ten kabelek, zaznaczę sobie i będziemy dalej myśleć, co robić. No dobra, co teraz? Teraz ja sobie tu popatrzyłem i na pewno trzeba odkręcić zawór EGR, czyli to jest to. I tutaj to jest ten cały zawór. To wszystko o to. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy od tych dwóch śrubek tutaj. Czyli to odkręcę. Później trzeba będzie tutaj chyba na pewno te dwie śrubki. Tutaj śrubka, tu jest śrubka, o. Dalej, no to wszystko trzyma się kupy. Na pewno te dwie trzeba odkręcić. Później co to będziemy robić? To chyba nie trzeba. Później są tutaj takie schowane dwie, o tam na dole. Odchylę, to będzie widać. Te dwie trzeba będzie na pewno odkręcić. No i dalej, no nie wiem, może ten zawór już wyjdzie. Trzeba kombinować. Także dobra, odkręcamy te dwie. Tutaj, aha, tu jest jeszcze taki przewód, trzeba będzie zdjąć, ale to później. Ja się najpierw skupiam na tych dwóch, tutaj są dwie, bo to jedno trzyma, trzeba będzie zdjąć te połączenie, no i z tamtymi dwoma z tyłu. No jak to zrobię, to zobaczymy, co dalej, czy to wyjdzie, czy to trzeba będzie coś kombinować jeszcze. No to zaczynam rozkręcać. Odkręciłem tu dwie śrubki, ta trochę tak jakby ciężko szła, mało co gwint, tak jest trochę jakby krzywo tutaj to smontowane, ale nieważne. Tutaj taka blaszka była łącząca, o tu i tu się przykręcało. I teraz tak, te dwie śrubki są tutaj, a ta blaszka jest tutaj i to tak ma być.
Ja to wszystko pokazuję no, szczegółowo, żeby wiadomo było o co chodzi. Teraz tu trzeba sobie i też dla swojej wiadomości, żebym potem mógł ten film odtworzyć i sobie zobaczyć, co gdzie idzie, jak czegoś nie będę wiedział, bo ja to robię pierwszy raz, także chcę to dokładnie zrobić. Idę sobie to w tej pozycji, tak jak jest, odłożyć do bagażnika. Zawór EGR już jest luźny. Jakoś go tu trzeba wyjąć. Te dwie śrubki, co tutaj widać po nich dziurki, to są tutaj. Za chwilę je odłożę tam koło tego wszystkiego. Trzeba jeszcze ten przewód odłączyć brązowy. Ten czarny jest na górze do tego zawora EGR, a brązowy jest na dole. Nie chce mi tutaj zejść, ale jakoś zaraz coś pokombinuję. No i ten przewód jeszcze trzeba odłączyć. No przez ten przewód mi tu niewygodnie jest po prostu wziąć kombinerki i tu go o ten przewód odłączyć. Także to zrobię. Postaram się wyjąć zawór i zaraz będziemy myśleć dalej. Zawór ciężko bardzo wychodzi. Tutaj te szpilki trzymają, nie można ich wykręcić, bo zapieczone. I tu jeszcze są dwa przewody. O, tak jak widać. Od tej ten z przodu ten przewód to jest tutaj, o, on mi spadł, tu jest borygo w nim. I jeszcze ten trzeba od chłodzenia odłączyć. Nie wiem, czy to jest widoczne. Tu jest na górze, a tutaj, gdzie mój palec, jest ten przewód na dole. I to trzeba odłączyć, wtedy wyjdzie. Ciężko, strasznie wychodzi. Tutaj jest makabra ten zawór. Co dalej? Tu jest uszczelka od tego EGR-a. Ona ma tu taki jakby wypust, tu gdzie pukam palcem. To ma iść tak, o, ten wypust na dole. Później, jak będziecie montować. W ten sposób to ma wyglądać. Wypustem idzie na dole. Na dół, czyli tak jak teraz, tu jest wypust. No i wyciągam zawór, bo to ciężko go wyciągnąć. W przyszłości, jak będziecie to montować, to tu są takie cybanty. Te cybanty są strasznie niewygodne. Trzeba kombinerkami tutaj takie zaciskowe. Ja tu chyba dam takie normalne, skręcane na śrubę, choć jeszcze się zastanowię. Ale myślę, że tamte będą lepsze. No dobra, teraz trzeba zjąć ten przewód. No i w końcu się udało. Zawór EGR został wyjęty. Tu macie ten przewód. Później to trzeba wszystko podłączać ładnie. Ten zawór cały trzeba oczyścić. Jak jeszcze nie wiem, będę musiał skorzystać z internetu. Coś tu się na pewno odkręca, żeby to wyczyścić. Ojej. Ale na razie darujemy to sobie. Idę go odłożyć. Aha, tu jeszcze pokażę. Pompę już jest widać. Tu jest pompa. Tu są te zaworki. O, tu dotykam palcem tego zielonego. I tu jest ten cały brudny czerwony. No tylko teraz, jak tam się dostać? Czy trzeba zdjąć kolektor, czy nie trzeba? Nie wiem. Prawdopodobnie trzeba, bo za prosto to by było, żeby nie trzeba było. Chociaż ten jeden, ten na pewno. Ale dobra, teraz chwilka odpoczynku. Pomyślimy co dalej i się weźmiemy za robotę. Słuchajcie, tutaj już widać zaworki, pompę. Tu już odłączyłem nawet przewód jeden od tego zaworka zielonego. No ale niestety trzeba tu zdjąć ten kolektor, inaczej tutaj nie dojdziemy do tego. No jest przewód gumowy. Też go tutaj zdjąłem z tej części. Tu jest jeszcze przewód, który nie wiem, czy nie trzeba będzie odkręcić. Na razie tutaj śrubka jest, odkręciłem ją. Tutaj druga śrubka, tą górkę trzeba zdjąć. Dostać się do śrubek tutaj od kolektora. No tutaj sobie już popatrzycie, będziecie wiedzieli, chyba ze cztery ich tu są. Jest tych śrubek. No i zdjąć ten kolektor, bo tak tu nie ma tutaj dostępu. No i zobaczymy, mam nadzieję, że zaworki jakoś wyjdą bez zdejmowania pompy. Tak jak to było na forum opisywane, tylko nie pokazane. No dobra, na razie się zajmuję zdjęciem tego kolektora, potem będę myślał dalej. Jak już to zdejmę, to wtedy będziemy myśleć dalej. Jestem w trakcie wyjmowania tego kolektora, ale tu kilka uwag jest. Ta górka jest była przykręcona
Jest tutaj skórka, rurka olejowa włożona w tą dziurkę, przykręcona tutaj śrubką na kluczyk 10. I tutaj, o, to przykręcone jest tu śrubką na kluczyk 12. I teraz tak, ona tu widzicie nie chce nam wyjść, dopóki nie jest ten kolektor zdjęty. Na siłę nic nie ma co tutaj robić. Tu jeszcze są takie schowane, o tu tak jak zajrzycie, nie ma tego jak pokazać, może jakoś się uda, nic nie będzie widać pewnie. O, śrubki, jedna i tu druga, czyli w sumie jest 4-6 śrub od tego kolektora. To tam sobie każdy rękę wsadzi i będzie wiedział gdzie. Także mi jeszcze te dwie śrubki zostały, odłączyłem te dwa przewody, czarny to jest wiadomo od zielonego, a ten jasny czerwony od czerwonego zaworka. I teraz, żeby zdjąć kolektor, jeszcze tutaj musicie odkręcić, o, mocowanie tych kabli właśnie, co ja odpiąłem. No tutaj jest, nie widać, może widać teraz tą śrubkę. To odkręcić, no jakoś ten kolektor wyjąć. To będę teraz robił, także jak coś jeszcze zauważy, to dam znać, a jak nie, to dopiero po kolektorze. Po wyjęciu kolektora. Ciężka robota. Tam patrzyłem, ledwo co pod te zaworki klucz podchodzi, żeby je wyciągnąć. Będzie ampuł najprawdopodobniej, jeszcze sam nie wiem. Później się tym zajmę, ale wszystko jest naprawdę, nie wiem. Podobno się wyjmuje to bez zdejmowania pompy, no na pewno, ale ciężko będzie to zrobić. Jakoś no, trzeba sobie poradzić. Dobra, na razie. Kolektor został zdjęty. Tutaj, tak jak mówiłem, są te śrubki takie niewidoczne, te dwie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście uszczelka tu już idzie nowa, jest do wyrzucenia. No i proszę bardzo, zaworek czerwony, zaworek zielony. Trzeba teraz to odkręcić. Ale powiem wam szczerze, że robię przerwę, bo to ja tak robię w tych w kawałkach, bo to nie ma czasu. Mam już dość jak na dziś. Dostałem się do zaworków. Teraz je trzeba tylko wykręcić, wymienić, poskręcać później to wszystko. Ojej. Dużo, dużo jest tego. Mam nadzieję, że jakoś tutaj wyjdą. Jakoś patrzyłem, dostęp jest kiepski, ale jest. To jest pocieszające. Oczywiście nie tylko uszczelka tutaj pod kolektor, bo to wszystko pod te EGR i tak dalej, to co żeśmy wykręcali, uszczelki muszą być nowe, bo to jest, nie ma co ryzykować na stare skręcać, bo to sami widzicie, jest odpyty tego wszystkiego rozbierania. Dobra, ja sobie robię przerwę, jutro tutaj zajrzę i ten, i będziemy myśleć dalej. Popsikać sobie WD-40 na te wszystkie śrubki, na te zaworki, żeby to odtaiło. Odpuściło. No dobra. Tak to wygląda. No to na razie, trzymajcie się. Moi drodzy, zaworki już wymieniłem. To są nowe zaworki, czerwony i zielony. Tutaj była jeszcze taka rurka. Stąd. O, gdzieś tutaj sobie szła już, nawet nie wiem gdzie. Też ją odkręciłem. Później sobie zobaczę, gdzie to wszystko szło, mam nagrane. No i co? Słuchajcie, przy wymianie tych zaworków, przy odkręceniu było trochę kłopotów. Tutaj ja to odkręcałem kluczami takimi Imbus, to jest klucz Imbus, kupionymi w supermarkecie za 9 zł. Także odkręciłem, to trochę było problemów. Tutaj nie ma podejścia. Ja to w ten sposób sobie zrobiłem, z samą śrubą, przy czerwonym zaworze. O, tu pokazuję palcem. Może ktoś z was ma jakiś zestaw kluczy, nie wiem, które dużo kosztowały, żeby to wszystko jakoś odkręcić. Ja nie miałem, więc tutaj też dostępu nie było. Postanowiłem uciąć ten zawór stary, uciąłem go i wtedy klucz mi tutaj podszedł. Oczywiście tutaj do tej śrubki przy zielonym zaworze też klucz nie chciał mi podejść. Jakoś to wszystko sobie tutaj trzeba było dopasować. Jakoś wszystko poszło dobrze, zawory zostały wymienione. Jeszcze tu przypominam, że tu gdzie jest zaszczepka, była rurka paliwowa.
gdzieś ta rurka tu sobie szła, tak jak mówię, już nie wiem, gdzie mam to wszystko zapisane, nagrane. Zobaczymy. No i co? I teraz to trzeba wszystko poskręcać. Trzeba to, słuchajcie, poskręcać w odwrotnej kolejności. Jak to, już nie będę tego pokazywał, bez sensu. Każdy na podstawie tego filmiku będzie mógł sobie to wszystko ogarnąć. Jeszcze mogę za skręcanie. Jak już to wszystko poogarniam, no to wtedy jeszcze tutaj filmik krótki nagram, czy o to chodzi, czy nie. Także cóż, na razie, do usłyszenia. Praca związana ze składaniem silnika powoli dobiega końca. Teraz mi został do zamontowania kolektor, ale teraz na temat tego kolektora, żeby go wyczyścić, czyli zaworu EGR. Słuchajcie, to jest cały kolektor. I tak, zaworu EGR, czyli tego tam w silniku, zaraz wam pokażę. Z tego, co ja się zorientowałem, to wiedziałem i sam tak wymyśliłem, tego całego tutaj, co był zdemontowany, tego się nie czyści. Dlaczego? Dlatego, że tam jest oczywiście taki osad ciemny od spali, no bo czarny, no bo musi być, ale tam jakiegoś nagaru, jakichś takich grudek nie ma. I tutaj z tego, co się dowiedziałem, to jak ktoś to próbował czyścić, psikać tam jakimś WD-40 czy coś na dobry zawór, który dobrze działał, no to ten zawór po prostu ulegał uszkodzeniu, więc sam EGR to sobie odpuszczamy, tu nic nie czyścimy. Tej chłodniczki też nic nie czyścimy. Czyścimy kolektor dodatowy. I teraz zobaczcie, tak jak pokazywałem wcześniej. To jest syf z tego kolektora, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz tak. Tutaj tego nie widać, ale tu są otwory i tu ten otwór był z 1/3 mniejszy niż powinien być od tego syfu, tego nagaru. Czyli bierzemy śrubokręt, skrobiemy ile się da, bo tam głębiej już tego syfu nie ma, on zostaje tutaj, na samych tych, na końcu tych kolektorów. Czyścimy to, ile się da, wyskrobujemy, mi tyle tutaj wyszło, tego syfu całego, bo po prostu jak ten syf tu się będzie gromadził, to w końcu to się pozatyka i będzie wam błąd wyskakiwał. Teraz jeszcze jedna rzecz, tu jest przepustnica, ja tu zacząłem odkręcać, trzeba to podkręcać, o, kluczyk, no może to odkręcimy. Zobaczymy, jak to będzie. Odkręcamy, bo tu też trzeba wyczyścić. To zostaje, to jest przykręcone do tego, także tu nic nie musimy, tylko te 4 śruby. Widzę, że to jest widać. Jedna, druga, to jest klucz 12. Jeszcze dwie. Dobra, słuchajcie, zaraz to odkręcę i pokażę wam dalej, bo to szkoda czasu. Tu jest jeszcze o tutaj czujnik. Ja mam ten czujnik tutaj. O, on był tu wkręcony. Nie wiem, co on mierzy, może poziom sadzy, czy zanieczyszczenia tego kolektora, tak czy inaczej go trzeba tu wyczyścić. Denaturatem, nie wiem, benzyną lakową, nie skrobać żadną szczotką, tylko szmatką, żeby go tu nie uszkodzić. Potem jak będziecie go wkręcać, to trzeba na gwint posmakować jakiś silikon, żeby to uszczelnić. No i ja to zaraz go skręcę, zobaczę, jak to tutaj wygląda. Już to odkręciłem, tu jest taki o-ring pomarańczowy. To trzeba wymienić na nowe. To jest tak, żeby tu każdy wiedział, jak to potem zamontować. No i coś tam jeszcze. Słuchajcie, tutaj oczywiście te uszczelki, wszystko co zdejmujecie, każdą uszczelkę tą tutaj trzeba dać nową. No te uszczelki chyba ze 3 dychy kosztują, taka jedna. No cóż, trzeba to wymienić. Pod kolektor sądzę tak samo. Dobra, to wiadomo, uszczelki. Tu też tego nie widać, ale jest syf. Jest i to sporo. No nie tak jak tam, jakaś maź w ogóle jest. To też wszystko trzeba wyczyścić. W miarę możliwości wepchać tam śrubokręt i czyścić. I na tym właśnie polega czyszczenie tego całego dolotu EGR. Dobra, to tyle. Na razie. Moi drodzy, tak jak słyszycie,
Po tej całej naprawie wszystko zostało złożone tak, jak powinno być według tego filmiku, co sam nakręciłem. Auto zapaliło tak jak po wymianie filtra, około 20 sekund trzeba było kręcić. Oczywiście akumulator musi być naładowany, dolałem płynu Borygo, bo tam jak to wszystko było odłączane, to on po prostu wyleciał. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, odnośnie tego, co ja wam mówiłem, że tu na kolektorze dolotowym tam jest taki zawór, o dokładnie to. Znaczy to nie jest zawór, a czujnik, sorry. Ten czujnik ja mówiłem, żeby sobie posmarować silikonem, czy tam czymś uszczelnić. Nie. Ja myślałem, że to było na teflon robione, ale tego się niczym nie uszczelnia. Normalnie wkręcacie, także to taka poprawka co do tej całej naprawy. Jak widzicie, auto chodzi, trzeba się teraz przejechać, zapalił. No, zakończyła się naprawa pełnym sukcesem. Oczywiście trzeba jeszcze zobaczyć, pojedzieć, czy tu nic nie cieknie, no bo to różnie bywa, ale przypuszczam, że nie. Także namawiam do samodzielnych napraw. Róbcie, zaznaczajcie mi, ani jedna śrubka nie została. Także, no cóż, chodzi. Na dowód tego wszystkiego pokazałem wam, że chodzi. Trzymajcie się, pozdrawiam. Coś będę jeszcze robił, naprawiał, będę umieszczał na swoim kanale. Powodzonka.